Pierwszymi, którzy stosowali liczby ujemne, byli matematycy indyjscy. Robili to już w szóstym wieku naszej ery. Używali ich dla potrzeb rachunkowych. Jako wartości ujemne głównie zapisywano długi. Wyobraź sobie, że stan Twojego konta to 34 zł. To jest liczba dodatnia. Dla podkreślenia tego, że to jest liczba dodatnia, można przed nią postawić plus. Wiesz jednak, że nie trzeba tego robić. Tutaj mamy zatem liczbę dodatnią. Wyobraź sobie teraz sytuację, w której na Twoim koncie jest 0 zł. Płacisz kartą za coś, co kosztuje 34 zł. Stan Twojego konta wyniesie minus 34 zł. Widzisz, że przed tą liczbą znajduje się minus. Liczby, przed którymi jest minus, nazywają się liczbami ujemnymi. Inny przykład liczby dodatniej to 124 zł. Oznacza to, że na koncie mamy tyle pieniędzy i możemy je wydać. Innym przykładem liczby ujemnej to kwota minus 124 zł. Oznacza to, że tyle pieniędzy musimy zwrócić bankowi. A teraz wyobraź sobie sytuację, w której na koncie masz 0 złotych. Zwróć uwagę, że przed tą liczbą nie ma ani plusa, ani minusa. Nie mamy pieniędzy, które możemy wydać i nie mamy też długu. 0 to taka specjalna liczba. Dlaczego? Nie jest ani dodatnia, ani ujemna. Zapamiętaj to. Na pewno przyda Ci się to w przyszłości. Wyobraź sobie teraz, że na jednym koncie jest 36,4 zł. Na drugim jest minus 36,4 zł. Która liczba jest dodatnia, a która ujemna? Tutaj mamy liczbę dodatnią, a tutaj mamy liczbę ujemną. Ta linia oddziela od siebie konkretne przykłady. Zastanów się teraz, czym różnią się liczby na górze od tych na dole. Spróbuj odpowiedzieć samodzielnie. Liczby, które znajdują się u góry, to kwoty, które oznaczają pełne złotówki. Nie ma tam groszy. Nie znajdziemy w tych liczbach przecinka. Liczby, które znajdują się na dole, oznaczają złotówki i grosze. Mamy tutaj liczby dziesiętne. Liczby dodatnie i ujemne, które nie mają części ułamkowej, czyli te liczby, nazywają się liczbami całkowitymi. Spójrz na nazwę. Mamy tutaj liczby całkowite. Łatwo skojarzyć, że są to wszystkie te liczby, zarówno dodatnie, jak i ujemne, które mają wyłącznie całości, nie mają części ułamkowej. No to jak myślisz? Czy te dwie liczby są całkowite, czy też nie? No nie są to liczby całkowite, bo nie znajdziemy tam wyłącznie całości. Jak widzisz, obie liczby mają część ułamkową, którą jest 40. Setnych. Spójrz teraz na taką tabelę. W pierwszej kolumnie znajdą się liczby dodatnie, a w drugiej liczby ujemne. Tutaj jest pierwsza para liczb. 34 zł i minus 34 zł. Czym różnią się te kwoty? Tylko znakiem. Tak samo jak w przypadku takich kwot: 5 zł i minus 5 zł. Liczby, które różnią się znakami, nazywają się liczbami przeciwnymi. Czy potrafisz podać jakiś inny przykład liczb przeciwnych? Zatrzymaj lekcję i napisz w komentarzu. Mój kolejny przykład to kwoty 1236 zł. i minus 1236 zł. Spójrz teraz na takie dwie kwoty 6,40 zł oraz minus 6,40 zł. Te dwie liczby, które tutaj mamy, również różnią się tylko znakami. To też są liczby przeciwne, ale zwróć uwagę, że oddzieliłem je od kwot, które znajdują się powyżej tej kreski. Jak myślisz, dlaczego? Tutaj mamy kwoty bez części ułamkowej. Są tutaj zatem wyłącznie liczby całkowite. A czy te liczby są liczbami całkowitymi? No nie, ponieważ mają część ułamkową. To nie są liczby całkowite. Zapamiętaj, że liczby przeciwne to liczby, które różnią się wyłącznie znakami. Możemy je znaleźć wśród liczb całkowitych, ale możemy je znaleźć również wśród liczb, które nie są całkowite. Liczby całkowite możemy dostrzec na przykład na termometrze. Zwróć uwagę, że na podziałce nie ma żadnych ułamków. Tak samo w windzie. Numery pięter to nic innego jak liczby całkowite. Liczby całkowite możemy spotkać również w różnego rodzaju grach. Liczby całkowite to liczby naturalne i liczby do nich przeciwne. Liczby przeciwne różnią się tylko znakami. Liczbą przeciwną do zera jest 0. W tym dziale znajdziesz wiele ciekawych informacji na temat liczb całkowitych. Jeśli lubisz nasze lekcje, to polub nasz profil na Facebooku.